To króciutko. Szanowni Państwo, ja bym w pierwszej kolejności chciał podziękować panu marszałkowi Andrzeju Wibule, samorządowi województwa opolskiego za tą decyzję, za odważną decyzję przekazania szpitala do Uniwersytetu Opolskiego i panu rektorowi, panu profesorowi Markowi Masnykowi za chęć przyjęcia szpitala, bo to jest niezwykle ważne i niezwykle trudna decyzja, bo Uniwersytet Opolski przejął szpital, Wojewódzkie Centrum Medyczne i stał się podmiotem tworzącym. Dzięki tej decyzji Samorządu Województwa Opolskiego i Uniwersytetu Opolskiego nasz szpital został przekształcony w szpital uniwersytecki. Przekształcenie to nie tylko nazwa, przekształcenie również to jest zmiana całej działalności szpitala. Przez ten krótki okres czasu, bo 5 lat, zmieniliśmy strukturę organizacyjną, dotrudniliśmy wiele fantastycznych osób, które pomogły nam rozszerzyć zakres kompetencyjny naszej działalności medycznej. Zaczęliśmy oferować nowe usługi medyczne, przeprowadziliśmy szereg inwestycji. Jesteśmy też w trakcie prowadzenia tych inwestycji, bo przecież dzięki wsparciu środkom finansowym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego, tutaj pan marszałek nas bardzo mocno w tym zakresie wspierał, ale również środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I tutaj minister zdrowia nas też również wsparł środkami finansowymi, które przeznaczyliśmy na rozwój naszego szpitala. Za to chciałbym serdecznie podziękować, ale również całemu naszemu personelowi, wszystkim pracownikom, którzy przez te 5 lat bardzo intensywnie pracowali na rzecz zmiany naszego szpitala, po to, abyśmy mogli oferować usługi medyczne na jeszcze wyższym poziomie niż oferowaliśmy do tej pory. I to, co jest najważniejsze, rozpoczęliśmy kształcenie studentów. Studentów kierunku lekarskiego. Z myślą o tym, żeby zostali w naszym województwie i zasilili nasz szpital, a również inne szpitale naszego województwa, tak aby poziom bezpieczeństwa w naszym województwie podniósł się. Także serdecznie dziękuję i cieszę się, że możemy w tak krótkim okresie czasu spotkać się i mówić o takich fantastycznych inwestycjach. Szanowny panie dyrektorze, panie profesorze, panie rektorze, ludzi bardzo cieszy to, którzy kiedyś o czymś decydują, zmieniają pewną sytuację, ale tak naprawdę ci obdarowani bardzo dobrze wykorzystują tą szansę. Tym, co zostali obdarowani. I to jest coś, co napisane zostało historią 5 lat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. To ludzie wykorzystali tę szansę po tej naszej decyzji o przekazaniu i przekształceniu tego szpitala. Ale tak naprawdę historia zaczęła się w 2015 roku, dlatego że to wtedy rozpoczęły się pierwsze rozmowy, moje rozmowy z ówczesnym rektorem Stanisławem Nicieją na temat utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. I to też jest dobra kontynuacja ludzi, którzy zarządzają naszym uniwersytetem, panie profesorze, bo potrafimy kontynuować to, co niesie za sobą wartość taką uniwersalną. W październiku 2015 roku podpisaliśmy takie porozumienie pomiędzy nami, samorządem województwa, a 16 różnymi innymi jednostkami zdrowotnymi odnośnie tego, że będziemy wszyscy pracować na rzecz utworzenia i utrzymania kierunku lekarskiego. Później w 2016 roku już pan profesor Masnyk złożył wniosek do ministra zdrowia o wyrażenie zgody na to, żeby powstał kierunek lekarski. Potrzeba mówić o tej historii wcześniejszej, dlatego że to wszystko było dobrze zaplanowane i ono po prostu wiarygodnie i rzetelnie zostało przeprowadzone. Oczywiście w momencie, kiedy była decyzja po stronie Sejmiku Województwa Opolskiego, aby przekazać szpital dla Uniwersytetu, to również analizowaliśmy różne sytuacje, które były w województwie świętokrzyskim, w województwie lubuskim i tak naprawdę chcieliśmy bardzo mocno upodmiotowić cały obszar kształcenia w służbie zdrowia, zarówno po stronie uniwersytetu, jak i po stronie kliniki, no bo trzeba o tym powiedzieć, tak, że to po prostu było nieodzowne i nie wahaliśmy się, nie robiliśmy żadnych takich elementów, że tak powiem, że szpital będzie dalej nasz, a my będziemy wam go przekazywać tylko na potrzeby kształcenia. Po prostu jesteśmy tutaj w tym szpitalu, jest to nasza duma i naprawdę przez 5 lat wydaje się, że zrobiliśmy bardzo dużo, bo inwestycje w szpitalu to jest ponad 155 milionów złotych, z czego dofinansowanie to jest prawie 56 milionów złotych z pieniędzy unijnych. To jest 9 dużych projektów, które już są zakończone, są kontynuowane, są realizowane i tak naprawdę to jest jak gdyby ta sfera infrastrukturalna dla nas bardzo ważna. No ale też musiała się pojawić nowa, dobra kadra,
musieli nasi lekarze znaleźć szansę jak gdyby rozwoju się przy tym kierunku lekarskim. No i to się wszystko sprawdziło i mam nadzieję, że będziemy, panie profesorze, dalej pielęgnować nasz kierunek lekarski, naszą służbę zdrowia. No dzisiaj dodam decyzją zarządu dofinansowanie do zakupu angiografu. Zatwierdzone. To tak się zbiegło nawet całkiem przypadkowo, bo tak naprawdę dostaliśmy w tamtym tygodniu wszystkie niezbędne zgody na to. Nie, ale naprawdę, proszę mi wierzcie, że ponad 3 miliony złotych znowu trafi do szpitala klinicznego na super sprzęt. Pan dyrektor dziękował mi za to, że uniwersytet chciał przyjąć szpital. Pan marszałek mówi o dumie, jaka ogarnia władze województwa opolskiego, samorządu województwa opolskiego w związku z tym, co się stało z tym szpitalem, z wydziałem lekarskim. Ja czerpię ogromną satysfakcję. Dokładnie dzisiaj się rozpoczyna sesja egzaminacyjna. Także studenci przecież 5 roku medycyny rozpoczynają swoje ostatnie egzaminy w tym ostatnim takim roku akademickim w strukturach uniwersytetu, potem będzie 6 rok już tego kształcenia w szpitalu. Ten szpital odgrywa ogromną rolę w procesie kształcenia kadry lekarskiej. Ja się ogromnie cieszę, bo to też nie jest przypadek. Pan marszałek mówił o przypadku, o tym dofinansowaniu. W ubiegłym tygodniu opublikowano ranking uczelni publicznych w Polsce. Rozpiera mnie duma, że jesteśmy na 9 miejscu wśród uniwersytetów, na 30 miejscu wśród uczelni publicznych w kraju. To pokazuje także ten moduł medyczny, lekarski, związany bardzo mocno od 5 lat z Uniwersytetem Opolskim. Ale to także efekt zmian, jakie nastąpiły na uniwersytecie po włączeniu szkoły medycznej w strukturę uniwersytetu. To już 2 lata minęły od tamtej pory. To pokazuje, jak ważny jest uniwersytet i szpital uniwersytecki na mapie edukacyjnej kraju województwa opolskiego. No jesteśmy bardzo ważnym graczem, podmiotem tutaj. Te pierwsze 5 lat szpitala w strukturach uniwersytetu to jest funkcjonowanie w 2 ustawach. Ustawie o działalności leczniczej, ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Ono się zmieniało w 2018 roku po tej ustawie z 1997 roku, które na nowo opisały zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego po tak zwanej reformie Gowina. My się do tego dostosowujemy. Cieszę się ogromnie, że także szpital się do tego bardzo mocno włączył, bo przypominałem o tych 2 ustawach, bo z jednej strony nie zapominam o tym, czym jest szpital dla zwykłego mieszkańca Opola, nie wiem, Kluczborka, Namysłowa czy Dobrodzienia, ale czym jest szpital z punktu widzenia dyscypliny, która znajduje tutaj bardzo ważne miejsce. My jako kierunek lekarski, który od 5 lat mamy w strukturach uniwersytetu, musimy rozwijać bardzo mocno ten moduł kształcenia opartego o dyscypliny nauki medyczne i okołomedyczne po włączeniu szkoły medycznej. To jest bardzo, bardzo ważne. Cieszę się ogromnie, że szpital to zostało gdzieś tam w krótkim szkicu opisane w tym indeksie takim okolicznościowym, który jest takim trochę emblematycznym dla tego, co my dzisiaj obchodzimy, z czego się cieszymy i z czego czerpiemy dumę, ale wiemy o tym i mamy świadomość, ile środków pracy, pieniędzy trzeba włożyć w ten szpital, żeby on rzeczywiście odpowiadał naszym wszystkim oczekiwaniom, marzeniom w najbliższych latach. To jest ogromne wyzwanie i dla dyrekcji szpitala. To też nie jest przypadek, przecież skończyła się kadencja pana dyrektora Matery przed 2 tygodniami. Komisja konkursowa dokonała wyboru nowego, starego dyrektora, czyli ta sama ekipa. To też świadczy o wysokiej ocenie pracy dyrekcji szpitala uniwersyteckiego przez komisję konkursową, powierzając dyrekcji no, kierowania tym szpitalem na następną 4-letnią kadencję. To jest też wyraz uznania dla tego, co robią panowie dyrektorzy, czyli cały zespół odpowiedzialny za
Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Obecność pana marszałka też nie jest dziełem przypadku. To nie tylko taki komunikat, że o, coś tam dofinansowano, bo bez wsparcia tego, które my rzeczywiście ciągle doświadczamy i czerpiemy pomoc i wsparcie pana marszałka w zakresie finansowania różnych projektów badawczych, inwestycyjnych, także w odniesieniu do szpitala, to jest dla nas bardzo ważne. Bez tego byśmy sami sobie nie poradzili. Cieszę się ogromnie. Ktoś powiedział, no taki cienki ten indeks tego jubileuszowy, ale zapraszam za 5 lat, to będzie na pewno jeszcze raz taki